Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2196 odcinka powieści radiowej Jeziorami. Zbierasz się? Bo chciałam przymierzyć tę bluzkę cioci. Mogę? Możesz. Zaraz, a która to godzina? A, to jeszcze zdążę. A gdzie ty się śpieszysz? Ja? A, bo się umówiłam. Z kim? O, ale ta bluzka jest cool. Co? Jaka? No w porzo, superowa jest. Ma tu tak ekstra wyrobione. To w niej dziecia była w zeszłym tygodniu na dożynkach? A. No obróć się. No to ja nic nie rozumiem. Czego cię nie rozumie? No przecież ty jesteś drobniejsza ode mnie, a bluzka leży tam na tobie całkiem. No popatrz sama w lustrze. No, ekstra w niej wyglądam. Biuście jest w sam raz. A przecież ty nosisz inny numer stanika niż ja, nie? A, bo ja tu sobie troszkę wypchałam. A po co? Oj, co, ciocia, nie wiesz, oni się tylko za cyckami oglądają. Tak ci zależy, żeby się za twoimi oglądali? No sorry, ale tak jest świat urządzony, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. A ty co? Specjalnie wpadłaś do mnie, żeby akurat tę bluzkę przymierzyć? No tak, no bo widziałam, jak ciocia ślicznie wyglądała na tej imprezie. No pierwszy raz ją na sobie wtedy miałam. A kto to widział? Kiedy trzeba było na taką pogodę na wierzch coś narzucić. O, ja widziałam. I od razu cię się pozazdrościłam. Dużo kosztowała? No wiesz, jak to jest. Dla mnie było w sam raz, a dla teściowej to sporo, za dużo. Dla mnie też w sam raz. Znaczy w sam raz na mnie leży. No. Ja nawet nie zauważyłam, jak ty się z tej drobnej panienki zrobiłaś kobietą. Sorki, ale co to za kobieta, jak nie ma czegoś szałowego na grzbiet włożyć? O, tym to bym się czuła super ekstra. Ciocia, a nie pożyczyłabyś mi jej, co? Ja ją miałam dopiero raz na sobie, na tych dożynkach. Oj, ciocia, ja też tylko raz bym ją od ciebie pożyczyła, co? No, bo wiesz, no zależy mi, żeby dzisiaj jakoś wyglądać. A niby co takiego się szykuje, co? A co ty tak ciągle na zegarek patrzysz? No, bo sprawdzam, ile mam jeszcze czasu. Do czego? No, do imprezy, no. To znaczy, do wyjścia. A gdzie to się panna wybiera? Oj, ciocia to mówi teraz jak cholerna moja macoszka. Ciociu, no pożycz mi tę katanę, dobra? Ja cię tak proszę. Ale gdzie ty się dzisiaj wybierasz? Umówiłaś się z jakimś chłopakiem, czy co? A może tak, a może nie. A bo miał tu wpaść ten, no Patryk. Wie, ciocia, ten gliniarz, co z nim Stasiek razem robił. No i chciał mnie gdzieś zabrać, znaczy się zaprosić. Jakbym włożyła tę bluzkę, no to klękajcie narody, całujcie mnie w brody. O, a ten perłowy kolor, no to pasuje jak uleł do mojej szminki. No tylko po coś sobie tę pasenka zrobiła na głowie. Taka fryzura to na wsi nie za bardzo pasuje. O, ja to olewam, no. Bo jak Zenek muka, ja nie mam zamiaru na wsiachę się robić. Świat się nie kończy na Jeziorach. No, w końcu tu jednak żyjesz. Ech, mam nadzieję, że niedługo tak będzie. A co, masz coś na oku? Najważniejsze, że nie mam wielma na oku, jak mój stary. Tata? Tata to by mnie najchętniej tutaj do psiej budy na łańcuchu przywiązał. On już był nerwowy, jak ja w tym supermarkecie robiłam. Zdawało mu się, że na jego córeczkę to wszyscy gwałciciele się zmówili. Że każdy jeden szef czy supervisor to będzie mnie chciał molestować. Ale niestety, nikt mnie nie próbował molestować, za to mnie wycięli z roboty, bo się za koleżanką z kasy ujęłam. Ty nie miej pretensji do ojca, że się o ciebie boi. Fajowa ta bluzka. I tak pięknie obszyta. No, może gdybym w niej była, to by się znalazł jakiś maczu, to bym nie chciał molestować. To co, ciocia? Pożyczysz mi ją, co? No Maryśka, no kiedy ty jesteś taka... No wiesz, no jesteś taka trochę fleja. Ty się nie gniewaj na mnie, ale... Wiesz, zawsze coś na siebie wychlapiesz. Kawą czy tam czymś pozalewasz. Ale... A ja tę bluzkę bardzo lubię. Bo mi dał na nią pieniądze mój tatuś. Ciocia, przysięgam. Na co chcesz przysięgnę, że nie pozalewam ani nic. Tylko daj mi szansę. No, pożycz mi ją choć na raz, no. Pożyczysz, ciocia? Oj, cudowna jesteś. Dziękuję. To już jej nawet nie będę zdejmować, tylko od razu w niej polecę. No, ale powiedz mi, gdzie ty się właściwie wybierasz? O rany, która to już godzina? Czekaj. Zapomniałaś sweterka, w którym tu przyszłaś. Masz. No i co ci tak... Zależy, żeby kogoś olśnić? To znaczy, że to jakaś poważna sprawa, tak? No co, ciocia? Żartujesz chyba. Przecież jak dziewczynie na kimś ostro zależy, to nie może tego pokazywać.
Zawsze trzeba być na dystans. Wiesz, żeby sobie tam żaden koleś nie pomyślał, że ci na nim zależy. Dlaczego? No bo ci zaraz wytnie jakiś numer. Jak taki luzak wyczuje, że donalazka na niego leci, to o, od razu jesteś zdołowana. No bo on kończy operę, a zaczyna kino akcji. Zaraz. A co to znaczy? Oj, ciocia nie nadąża. No bo póki taki podrywacz chce się popisać swoimi solówkami, to jest opera. No bo on śpiewa na starą melodię. Mam skórę, furę i komórę. Pasujesz mi, to może zabalangujemy itd. itp. A jak już wyczuje, że dziewczyna mięknie, to podejmuje akcję budowlaną. Jaką akcję budowlaną? No bo bierze się do rozbiórkowej roboty. Łapsko wjeżdża pod bluzkę, chce rozpiąć stanik, no i tak się zaczyna kino akcji. Dlatego trzeba być na hamulcu. Ja tam zawsze jestem na starcie zdystansowana. Jaka? No na dystans. Udaje, że mnie to nikt ani nic nie rusza. No dobrze, a jak ci się na przykład ktoś podoba? Och, wtedy najgorzej. Trzeba mieć kamienną twarz na maksa. No to jakby się w końcu dogadujecie? No nie wiecie, ciocia, jak się jest na disco, to się wcale nie trzeba dogadywać. Tam jest taki łomot, że i tak nikt nikogo nie usłyszy. A wiecie, co? Ten Patryk. On się mnie zapytał. No nie uwierzy, ciocia. On się mnie spytał, co ja myślę na temat... Ale niech się ciocia trzyma szczotki, bo ją ze śmiechu skręci. No co? No bo on mnie pyta, co ja myślę o współżyciu przed ślubem. Aż się zapowietrzyłam. Mówię, sorry, ale z jakiej kasy mnie o to pytasz, stary? Wiesz, w tych sprawach to trzeba ostrożnie. Może z tego być szybka przyjemność, ale potem długi żal. A ty co o tym myślisz właściwie? O raju! No to co nie wszyscy? Nie ma wszyscy, Marysiu. W tych sprawach każdy odpowiada w swoim imieniu. O Jezu! Która to już godzina? Muszę lecieć! No co cię tak popędziło raptem? Bo miałam być gotowa za kwadrans. Zapomniałaś tego swojego sweterka! Masz. Zejdę z tobą, bo muszę mamusi pomóc w oborze. Dziękuję za bluzkę! Tylko jej nie poplam, błagam cię, dobrze? Bo ja ją tylko raz zdążyłam mieć na sobie. Spoko. Mnie też na niej zależy. Mam nadzieję, że ciocia nie będzie na mnie zła. Ale o co? No, tak ale, w ogóle. Ale co masz na myśli? No, żeby ciocia nie myślała o mnie źle. Zaraz, Marysiu, ale dlaczego ja miałabym myśleć źle o tobie? Ano, na ten przykład, że ja to klepałam na temat tego seksu przedmałżeńskiego i tam... No to takie... fakt, że sama nie wiem, co ci po głowie chodzi. To co wszystkim? To znaczy, że głównie ten seks i seks, tylko to wam w głowie. Nie widzicie cię, stryjka? Jak usłyszę, że gadam o seksie, to zaraz powtórzę ojcu. No to ja lecę i jeszcze raz dziękuję cioci za bluzkę. Tylko jej nie poplam. Kiedyś ci cioci odwdzięczę. Marysia! Słucham. Mama w domu? Jaka mama? Chyba stryjek chciał o macochę spytać. No tak z rozpędu powiedział. Jest niestety. I ojciec też. No to dobrze. A co? Mam coś powiedzieć? No nie, na razie nic. No to lecę, bo się strasznie spieszę. Do widzenia wszystkim. A co ona się tak żegna ze wszystkimi? A co tatuś chciał od Wandy? No bo wyszła pora załatwić pewne sprawy do końca. Jakie sprawy? Jocia, a co ty masz się jakaś taka podminowana? No ja to zawsze coś tam nosi. A czy mi się zdaje, czy ona poleciała w tej twojej nowej bluzce? No pożyczyłam jej, chociaż szczerze, mamusi, powiem, że to bez zbytniego zachwytu, bo... Ja akurat właśnie bardzo lubię tę bluzkę, to mi ją tatuś kupił. To gdzie się Maryśka wypuszcza w tej bluzce? Poleciała, jakby ją kto gonił. No jakaś dziwnie podniecona dzisiaj była. Coś wspominała, że może przyjedzie ten Patryk, co ze Staszkiem jest w policji. I dla niego by od ciebie bluzkę pożyczała? No czekaj, no Ircia, czekaj. My tu o bluzkach i innych jakichś tam babskich sprawach, a to trzeba wreszcie rozstrzygnąć ważne rzeczy, no. Coś z Wandą? Idzie o tę dzierżawę. No i ty byś się mogła wreszcie w to włączyć. Ja? Ale w co? 10 razy mówiłem Adamowi, że trzeba wreszcie załatwić jasno sprawę tych dzierżawionych od Wandy gruntów, no. No teraz to jedka sprawa, bo w końcu obowiązuje jakaś wspólnota majątkowa. Mówię Adamowi, że skoro w Unii dzierżawca ma mieć dopłaty do gruntu, to obowiązkowo musi to załatwić na papierze, że on to jest tym dzierżawcą. No teraz na gębę to nie wystarczy. A on mi na to, że jemu głupio Edka czy Wandę naciskać. No? Mówi, żeby to Stefan ze swoim bratem załatwił. No to, ale tam przecież w tych sprawach to chyba pani Wanda rządzi jako tam
była księgowa, nie? No to były jej hektary po janiakach, no. Myśmy się aby umówili, że je będziemy obrabiać, no. A rozliczymy się w ramach tego, no, gospodarstwa rodzinnego. No bo przecież Edek i w ogóle tamten ich dom to bierze z pola do życia, to sam Jusieńko, co i my? No ale Adam sam mówił, że jak nadchodzi sprawa akcesji do Unii, to trzeba te rzeczy mieć załatwione hipotecznie, czy jak to się tam mówi. Czekaj, nie musi być zaraz notarialnie, no. No ale trzeba podpisać taki akt dzierżawy, czy coś w tym sensie. No jak ja to powiedziałam, to Wanda zaraz się migała, że przecież chyba sobie ufamy i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja tam do nich w tej sprawie nie pójdę, no. No bo głupio mi słuchać, jak Edyk nakręcony przez Wandę gada pod jej dyktando, lepiej, żeby Adam to wziął na siebie i już. Nie tak, tylko wiesz, jak Adam lubi Edka, no i nie będzie chciał z nim na ostro iść. Adaś mówi, że dotąd jakoś odbywało się bez papierów. Edek pomagał czasem w robocie. No, jak chce mieć gospodarkę o odpowiednim areale, to nie ma na co czekać, tylko musi się dogadać i przejąć grunt od Wandy. No i tak zresztą będzie przymało. Ja jakby chciał trzymać 3 krowy i... No może oni kombinują, żeby nie wypuszczać nam dzierżawę, tylko żeby sprzedać. O, akurat idzie Wandzia po mleko. Lepiej będzie, jak ja z nią tak podejdę i pogadam wstępnie z Edkiem, jak oni to widzą. No dobra, to ja idę, no by zmiatać stodołę po omlotach. Cicho, dymam, cicho. Co taki wiec na podwórzu Jabłoński? A, tak gadamy. Masz tam kankę naszykowaną na ławce, Wandzia. Jolu, czy mi się zdaje, czy Maryśka była w twojej nowej bluzce? Zgadza się, pożyczyłam jej. A gdzie właściwie ona się wybiera? No coś tam klepała, że ma jakąś tam, nie wiem, imprezę towarzyską czy co. Ciekawe. Tyle czasu bez pracy, ale w kółko jej się śnią jakieś imprezki. Ciekawe, kiedy przyniesie z tej imprezki dziecko w brzuchu. No właśnie zgadało się o tych sprawach. Mówiłam jej, że w tym temacie to szybka przyjemność, a za to długi żal. Pewnie tak, ale zawsze w tych sprawach jak stare woły ryczą, tak się też młode od nich uczą, nie? Ja jej próbowałam przemówić do rozumu. Tam, bo do takiej Donny coś dotrze. Właśnie jak przyleciała do domu, to pytam, skąd ma tę bluzkę, a ona pryknęła. Ją ukradłam przecież. Zaraz poleciała na górę. No to przy okazji przyszłam zapytać. No faktycznie nie ukradła, pożyczyłam jej, bo sama wiem, jak to jest, kiedy dziewczyna chce się podobać, jak gdzieś idzie. Jak ja się gdzieś wypuszczałam w jej latach, to musiałam ojcu, matce powiedzieć, gdzie, z kim i kiedy będę. A teraz każda podpruwajka mądrzejsza od matki. No, bo dziadek słusznie mówi, że żaden głupi za największy grosz rozumu nie kupi. O, jakaś awaria, lecę. Co tam się stało? Edek w domu? Nareszcie, bo całe lato latał do tej straży na każdy telefon. A te dożynki gminne to aby tylko na straży stały. No i teraz wreszcie mu odpuścił. Będzie, pójdę z tobą. Chciałam z nim pogadać. No a właściwie to z wami. A co się stało? Nic. Może coś wiesz o Maryśce? Nie. To idzie raczej o sprawy Adasia. Adama? A co my mamy do niego? Wiesz, idzie o sprawę dzierżawy twoich hektarów. Co wam się znowu przypomniało? Nie znowu. To stara sprawa, tylko że jakoś nie idzie się z wami dogadać. To po co się śpieszyć? Może jak Unia nastanie, to ziemia pójdzie do góry. Chcecie sprzedać? Trzeba się zorientować, jak się w związku z Unią sprawy ułożą. No ale już i tak są pewne przepisy, Wandzia. Adam mówił, że wedle ustawy z 99 roku to emeryt czy rencista nie prowadził działalności rolniczej. Ale jest tam też, że dzierżawcą nie może być nikt z grona najbliższych dla tego, co wydzierżawia komuś. No to wychodzi, że albo musi kupić on, albo ktoś inny. Pewnie tak, tylko kto teraz u nas chętny w ziemię inwestować? Jak zaczną się unijne prawa,
tak i znajdą się chętni. No ale chyba Adam ma prawo pierwokupu. Przecież płaci podatek od tej ziemi. A, najlepiej jak Zetkiem to się obgada. Pani, ale przecież to ziemia po twoich rodzicach. A wiesz ty, że Maryśka pytała, czy jakbyśmy te hektary sprzedali, to ona by coś dostała. Och, takie to. Teraz wszystko chytrusowate, tylko wietrzą, skąd groszem wieje. Pewnie tak, ale weźże, nielekko się przedstawia ich przyszłość. Maryśka rok po maturze. Będzie półtora roku. A ona ledwie, że z miesiąc czy dwa porobiła w Lublinie i fora ze dwora. Bo Maryśka to taka jest do roboty, jak ja do opery. Ona by chętnie chciała potańczyć, pojeść, ubrać się, ale nie narobić, o nie. A ja jej też tak w kółko powtarzam, że jesień nie zrodzi tego, czego wiosna nie zasieje. Trzeba w życiu sporo zainwestować. A ona coś jej oceklepie, że planuje jechać gdzieś tam do Włoch czy do Hiszpanii, żeby owoce zrywać. Wiesz, podobno są jakieś takie biura, przez które się to załatwia i można nawet do 3000, Wandzia, do 3000 miesięcznie zarobić. Wedle mnie to ten cicho niej to wynalazł. Ten listonosz? Przyniósł jej kiedyś taki spis, gdzie i za ile można na zachodzie znaleźć robotę sezonową. To się nazywało praca globalna. Globalna? No, to znaczy, że bez granic. Sama widziałam, jak tam było podane, że w takich Włochach to przy zbieraniu winogron można zarobić i ponad 2000 miesięcznie. No, to by miała więcej, jak my z tych dopłat unijnych, no. A w Hiszpanii to było przy zbiorze truskawek, no i w hotelarstwie. Ale Edek nie chciał o tym nawet słyszeć. Zaczął się wydzierać, że on nie da córki na zmarnowanie. A czego on się boi? Że córunia pojedzie i zejdzie na złą drogę. No bo gdzieś usłyszał, że 1000 Polek w sezonie letnim to sobie dorabia, wiesz, jako te prostytutki w seks-biznesie. O matko, przecież Marysia nie z tych. No, właśnie tłumaczyłam, jak komu mądremu, że lepiej niech pojedzie i coś zarobi, zdobędzie doświadczenie jakieś, pozna lepiej ten angielski, no bo tu siedząc w domu... Jajka nie wysiedzi. Pewnie tak. To wiesz, jak mnie obszturgał? Że mi zależy, żeby się jego córki z oczu zbyć. A on nie wyśle jej na zatracenie. A to co? Lepiej, żeby mu się tu kisiła i na jakieś tam imprezki chodziła? A wedle mnie prędzej z tych imprezek ktoś w brzuchu przyniesie jak z zagranicy. Bo jedno jest najważniejsze. Żeby mieć w życiu jakieś zasady. O, zasady, zasady. Były, ale się zmyły. Teraz wszystko wolno. I kraść, i w żywe oczy łgać. Ja tam tego nie uważam za normalne. A jak tam u córki? Normalnie, a jak ma być? Normalnie? To jest tak, że żona chodzi do fryzjerki, a może do baru. A u kajfaszów podobnież jest odwrotnie. To Zenek lata do fryzjerki. Ale Justka póki co to do baru nie lata. Wejdź, Irena. Wejdź. Edek, Irena chciała z tobą pogadać. Chodźmy. No wiesz, idzie o sprawę dzierżawy tych waszych hektarów, Edziu. Pora to uregulować. Ale nie dziwię, nie mam głowy do niczego. No widzisz, moją komórę jeszcze gorąca. A co tam znowu? Straż dzwoniła? I jakiś pożar? Pożar? Ale liskurę. Morca teraz. No to coś taki podminowany. Bo dzwoni tu Żarczyński, że na przyszły tydzień zaprasza na chrzciny tego twojego następcy. O masz. Już? Tak szybko? On do cała jest nieprzytomny. Odkąd dzidka uraziła, to, bo wiesz, był w strachu, czy taka no... Przechodzona kobieta to da radę urodzić. Żeby zdrowe urodziła. No, jak się udało, to on od tej pory chodzi na podwójnym gazie. Na wszelki wypadek chce chrzciny robić w przyszłą sobotę. I dzwoni, żeby uroczyście straż wystąpiła w kościele, jak mu się syn urodził w czasie strażackiej imprezy.
Musowo muszą strażacy stać przy chrzczelnicy. No, to sobie wyobrażam, ile potem wody popłynie. No, naczekał się Mikołaj na tego następcę, tak. On się tak samo cieszy, jak ta Magda się martwi. Podobno wszystko wziął i na tę dzitkę przepisał. No. Jego sprawa. Ja właściwie do ciebie, Edziu. Oj, żeby raz ustalić, jak ma być z tą ziemią, co Adam dzierżawi. No bo wiesz, trzeba się jakoś rozliczyć z tym. No, rozlicza się najlepiej, kiedy dobrze obrodzi. Bo wtedy ma i gospodarz, i złodziej. Jaki złodziej? No bo nie rozumiem. Czy ty mówisz tak, że Adam wasze zabiera? No, zabiera. Tak, tylko mówię, ale nie mam teraz głowy do tematu dzierżawy. Nie, zresztą to bandy działka. O. Wanda, nie zauważyłaś, nie? W jakim sensie? No, że Maryśka jest jakaś taka podminowana. Lata po domu, coś tam zbiera, jakby się gdzieś szykowała. A gdzie ona jest? No u siebie, no. Wszedłem tam, jak ona poleciała do Jolki, to coś tam patrzę, a tam naszykowane jak drogi. Ale co naszykowane? No leżały tam jakieś, no ta łaszka, jakieś cweterki. A torba leżała pod łóżkiem, jakby naszykowana do pakowania. A może się wybiera do Staśka, do Lublina? Nie, odpada, dzwoniłem do niego, nic nie wie, zresztą jest na służbie. To może umówiła się z tym, jak mu tam, no z tym kolegą Staśka? Z tym Patrykiem? Nie, też odpada. Patryk ma służbę dzisiaj razem ze Staśkiem. I to jest nocna robota. A, gdzieś mają jechać, jakąś zasadzkę robić. O matko, ale w tej policji to niebezpieczna robota. Aś to, bratuszka. Teraz najbardziej niebezpieczna robota jest w rządzie. Albo wóz, albo przewóz. Dziś u władzy, jutro w odstawce. Dziś afera, jutro nie ma premiera. O, marsatyra. Byle tylko tak nie było, że kończy się era Millera, a zaczyna Lepera. O, marsatyra. No to jak nie do tego Patryka, no to gdzie się wybiera? O to właśnie idzie. Bo jak ją spytałem, kiedy wróciła przed chwilą, to mnie odburknęła, że jest pełnoletnia. Tak jakby pełnoletnia nie mogła być głupsza od gęsi. Właśnie. No, odkąd wyleciała z tej roboty, co jej Stasiek wtedy w Lublinie załatwił, to nie ma z nią rozmowy. I chodzi jak ta chmura gradowa, żeby choć można było coś wiedzieć, co tam ona kombinuje. Teraz z młodymi nie ma rozmowy. Jak do 15 roku życia sobie dziecka nie wychowałeś, to już potem możesz tylko mieć z nim coraz mniej związków. Oj nie, mówi Rena, bo twoje dzieci są bardzo rodzinne. Pewnie tak, ale czy ja wiem tak naprawdę, co tam ta moja córka przeżywa? A wiem przecież, że nie jest jej lekko od czasu, jak przeszła tę operację. Ede, a co tak krążysz pod drzwiami Maryśki? Oj, bo bym chciał wiedzieć, co kombinuję. Pożyczyła bluzkę od Jolki. Bluzkę? A w tej, co tu parowała przed chwilą, to znaczy, że chce gdzieś zaszpanować, nie? A nie możesz to wejść tam do niej i zwyczajnie zapytać, co i jak? Morsa, teraz zwyczajnie zapytać to ja mogę, ale ona mi zwyczajnie nie odpowie. Nie wiesz, jak to teraz może? Dla nich to my wszyscy to zgredy. No to wejdź i pogadaj z nią. Dobra, dobra. O, zamknęłaś. No co jest? Wandzia, no to Edziu, zapukaj. Maryśka, otwórz. Słyszysz, to ja. I co? Cisza. Odezwij się wreszcie. Nie słyszysz, że ja cię wołam? No i co tam? Marysiu, otwórz tatusiowi. Coś mówi? Nie, to nie. Ale co się tak zaparła? Maryśka, coś się tam zamknęła. Otwieraj. Nic nie słychać. Odezwij się do cholery, bo wezmę te drzwi, wywalę. Ej, dajże spokój, Edziu. I co? Co się tu dzieje?
że się nie odzywa, no? No przecież nie otruła się z miłości. Ty, wypluj to słowo. Otwieraj, słyszysz? No to zajrzyj przez dziurkę. Widzisz coś? Nie, pani. Wróć się z zamku. Do jasnej cholery, co ona znowu wymyśliła? Co wy robicie przy tych drzwiach? No bo Maryśka się zamknęła i nie chce otworzyć. No i nie otworzy. Bo co? Wiesz coś? Bo jej tam nie ma. Ja to nie ma. Przecież jestem cały czas w kuchni i ona nie wychodziła. I tymi drzwiami nie wyjdzie. Jak to? No bo jej tam nie ma. No co ty gada? Dziadek Józef widział, jak kilkanaście minut temu ona prysnęła oknem. Oknem? Widział, jak najpierw wyrzuciła oknem torbę, a potem sama zeskoczyła z parapetu. I co potem? No dziadek mówi, że poleciała tam przez bzy do jakiegoś samochodu. No proszę. To mi strzelił numer ten skurwiel. Kto? Ten Cichoń, no. Listonosz? A jak? To on jej dawał namiary na te wyjazdy. Za robotą tam na zachodzie. No i prysnęła. I to wszystko przez ciebie, Wanda. Przeze mnie? Co ty wymyślasz? Bo ty ją w tym popierałaś. Co ty? Co ty, Edziu, gdzie lecisz? Wezmę motor i zaraz dogonię. Edek! O! Edek, zostań! Daj dogonię! Jeszcze się zabije. To jak? Naprawdę ten listonosz ją podmówił? Oj, on już w zeszłym roku jej tym głowę kręcił, a teraz dawał jej jakieś tam namiary. Namiary? No, na te biuro, co organizuje te wyjazdy do roboty. Mówił jej, że ma tam dojścia, no bo wiadomo, że jest tylu chętnych, że ciężko się załapać. A to on tu wczoraj się kręcił koło trojaku. To dobrze pod wieczór było, jak przyjechał tym swoim autkiem i klakson naciskał co i raz, no i Maryśka w ten czas wyszła, pamiętam. No, to teraz Edek mu podziękuję. Nie ma co. O Boże, pognam jak do pożaru. Jeszcze się zabije, naprawdę. No przecież Maryśka nie może nigdzie jechać, ludzie. Dlaczego? Na zachód trzeba mieć paszport i pieniądze. No, paszport to ona już zaraz po maturze wyrobiła sobie. Właśnie ten cały Cichoń ją do tego namówił. No przecież jest pełnoletnia, nikt jej nie może zakazać wyjazdu. A to cwaniara z niej. Tak mnie podeszła jak jakąś głupią, no. Bo co? Wyprosiła ode mnie tę nową bluzkę, żebym jej pożyczyła niby na jeden raz. Na dzisiejszy wieczór na balangę. A okazuje się, że ona prysnęła na kilka miesięcy. A bo to wiadomo na ile i gdzie. Ale to zniknie, teczka. Ja wam coś powiem. Krzyż jej na drogę. Chyba lepiej, żeby sobie w świat gdzieś ruszyła, jak ma się tutaj marynować. No może coś zarobi, może na kogoś trafi. No i tego Edzik się właśnie najwięcej bał, że tam ją poza Polską spotka wszystko co najgorsze. A ja wam powiem, że Edek ją dogoni i przywiezie z powrotem. Oj, byle się nie zabił na tym motorze. O matko, trzeba odpukać. Był to 2196 odcinek powieści radiowej W jezioranach.